Witajcie najmilsi w środku akcji, pora na ekspreso, jestem w zasadzie w trakcie szalonego dnia, robiliśmy zdjęcia nowej Hondy Civic dla Kuby Wyszomińskiego, teraz się wybieram na Węgry, muszę jeszcze napisać teksty, dwa na temat Sebastiana Vettela, który odchodzi z Formuły 1 po tym sezonie i o tym właśnie teraz chcę poopowiadać. Cztery tytuły Mistrza Świata, 53 zwycięstwa, 122 podium. 57 startów z pole position, to jest dorobek sportowy Seba, on się raczej w tych kategoriach już nie podniesie. No, kierowca o osiągnięciach absolutnie wybitnych, jednych z najlepszych w historii tego sportu, mimo to, jak wiecie, no, nie uznaję go za zawodnika z tej najwyższej półki, zaraz wytłumaczę dlaczego, nie umniejszając mu też za bardzo, bo uważam, że Seb jest przede wszystkim kierowcą bardzo bystrym i bardzo szybkim, niemniej jeszcze raz nie na miarę czterech tytułów Mistrza Świata. Dlaczego? Przypomina mi się, wiecie, są takie teksty często w internecie, czy przecież w gazetach, że 10 powodów, dla których, nie wiem, 5 najlepszego z czegoś i tak dalej. I pokazał się kiedyś taki tekst w internecie, 10 najlepszych zwycięstw Sebastiana Vettela. I tak patrzę i sobie myślę, zanim wejdę w ten artykuł, 10 najlepszych? Jedno sobie jestem w stanie wyobrazić. Pierwsze zwycięstwo to była Monza, 2008 rok, w Toro Rosso, zwycięstwo sensacyjne po zdobyciu pole position w deszczu, potem jazda na prowadzeniu od startu do mety, no i to oczywiście super błyskotliwe, szalone, niesamowite zwycięstwo w samochodzie, który wygrywać nie powinien, absolutnie to nie umniejszą jego zasług, to było naprawdę najwspanialsze, najciekawsze zwycięstwo Sebastiana Vettela, tylko że to, co ludzie pamiętają, to to, że Toro Rosso zawsze tradycyjnie zajebiście prowadziło się w deszczu, dlatego, że miało bardzo dobrą mechanikę, a tor Monza generalnie to jest tor najbardziej właśnie na mechanikę, bo tarki i wolne zakręty i na silnik. A jeździło wtedy Toro Rosso, zdaje się, z silnikiem Ferrari, czyli miało mega dobry, dobrze wysterowany i bardzo mocny silnik. I oczywiście szybki kierowca, który zawsze miał świetne wyczucie w deszczu i w trudnych warunkach, także na torach ulicznych, czyli Sebastian Vettel. I to połączenie dało to zwycięstwo. Co ciekawe, w tych samych kwalifikacjach swój wynik życia zrobił kolega zespołu wczesny Sebastiana Vettela, Sebastian Bourdais, który odnosił ogromne sukcesy za oceanem, wielokrotny mistrz Indii, natomiast po przyjściu do Formuły 1 oczywiście no, był w cieniu chociażby Sebastiana Vettela, no to on także w tych kwalifikacjach, także mokrych, w tym samochodzie, czwarte pole startowe, najlepsze w jego karierze w Formule 1, co też zdaje się coś pokazuje. No jeszcze raz, Bourdais nie był jakimś kierowcą super błyskotliwym, jeśli chodzi o starty w Formule 1. Poza tym, szczerze mówiąc, ani jednego wyścigu takiego, i też w tym tekście nie było nic pokazanego w jakiegoś wyścigu, że tutaj uderzony z końca stawki odrabiał albo po słabych kwalifikacjach z 17 pola, czy choćby z 10 przebił się na pierwsze miejsce. Nic takiego nigdy się nie wydarzyło. No zdaje się, że zwycięstwo, najdalszy rząd, z jakiego startował Sebastian Vettel jadąc po zwycięstwo, to był drugi rząd. Czyli w zasadzie cztery pierwsze pozycje, nie ma takich, nie wiem, jak choćby Kimi Raikkonen, jak na Suzuce po starcie z końca stawki, czy nie jedno zwycięstwo Lewisa Hamiltona. Fernando Alonso miał takie zwycięstwo, że z gardła wydarł. Nawet jedyne zwycięstwo Roberta Kubicy, szczerze mówiąc, w Kanadzie było jakby o wiele bardziej ekscytujące niż całe gro 53 zwycięstw Sebastiana Vettela. Tak więc to jest jeden z tych powodów. Drugi to jest taki, że oczywiście no Seb był liderem najlepszej ekipy, tak? Po prostu Red Bull dzielił i rządził. Faktem, że Fernando Alonso prawie dwa razy im to mistrzostwo z gardła wydarł, ale tak naprawdę Ferrari, mówiąc szczerze, dało ciała, odpuściło walkę o tytuł w jednym z tych sezonów, po prostu przestaje się rozwijać, kiedy Fernando miał odpowiednią przewagę i sami to położyli. Tak więc generalnie, co do zasady, dominujące bolidy, w momencie, kiedy stanął przed największą próbą, czy jeździł w Ferrari, miał z raz minimum, może nawet dwa razy w karierze, ale głównie raz taki bolid, że gdzieś do połowy sezonu no, przynajmniej dorównywał Mercedesowi, mimo to przegrał z Ketesem, z Lewisem Hamiltonem, który oczywiście jest kierowcą z najwyższej półki, jednym z najlepszych w historii i który po prostu no, czystą jazdą mu to mistrzostwo odebrał, choć też mi się wydaje, że no tutaj trzeba dać sprawiedliwość Vettelowi, miałem taką zawsze wątpliwość, czy aby... Bo pamiętam, że jak Roberto Quintero, czyli taki wyśmienity włoski dziennikarz, powiedział taką myśl, jak żeśmy gadali, się martwili tym Sebem i tym Ferrari, już kiedy przegrywał kolejny tytuł. Nie, po przegraniu w Abu Zabi mówi, że on uważa, że gdyby Sebastian Vettel i Lewis Hamilton zamienili się samochodami, no to wówczas Lewis Hamilton nadal byłby mistrzem świata. Ja sobie na początku pogiwałem, że no tak, faktycznie, ale potem się nad tym zastanowiłem i pomyślałem, gdyby Lewis Hamilton nie miał za sobą tak świetnego zespołu, bezbłędnego, który go wspiera w 100%, jechał w zespole, w którym jechał Vettel, czyli musiał poprawiać mechaników, musiał krzyczeć na mechanika, żeby podniósł bolid, bo skrobie podłogą ziemię przecież. W Ferrari mechanik tak nie podniósł bolidu i skrobał podłogą, mógł go uszkodzić. I wiele innych problemów operacyjnych,
Mi się wydaje jednak, że faktycznie, że gdyby to odwrócić, że gdyby Sepp miał za sobą to pełne wsparcie ekipy, gdyby musiał się martwić tylko jazdą jak Lewis Hamilton, to prawdopodobnie no jednak po odwróceniu tych sił, chyba w Mercedesie też to mistrzostwo by zdobył, natomiast Lewis Hamilton walczyłby o nie do samego końca. Niemniej nie chodzi o to, żeby tutaj umierzać zasługi Sebastianowi, bo ciągle, żeby wyjść te cztery tytuły, swoje trzeba pojechać. Miał nie jeden super ciekawy występ i kilka pojedynków mu się udało. Mój ulubiony, szczerze mówiąc, to jest jak w 2017 roku goni Lewisa Hamiltona w Hiszpanii. Valtteri Bottas od razu kładzie się jako paść dla Lewisa i za wszelką cenę, choćbym się srał, to się nie dam, po prostu no, blokuje go w sposób taki brutalny i chamski, tak, że w zasadzie na głównej prostej Vettel, też na V, chcąc wyprzedzić Bottasa w pogoni za Hamiltonem, musi praktycznie wyjechać kołami na trawę. Co mi strasznie zaimponował, że nie odpuścił, że pojechał i że faktycznie te pogoń powziął. Tak, to jest jeden z moich ulubionych takich manewrów Sebastiana Vettela. Tak jest. Kilka tych rzeczy też się znajdzie. Z innych ciekawych to oczywiście, no może nie taki chwalebny, ale jak w Baku, kiedy uznał, że Lewis Hamilton mu zrobił break testa, zrobił. Ja wiem, że telemetria nie pokazywała, że hamował, ale wystarczyło spuścić nogę z gazu. Ale to Sepp się zagapił, Sepp wjechał w dupę Hamiltonowi, potem pojechał bok w bok i uderzył go koło w koło. To było dla mnie takie uroczo zabawne, choć oczywiście dość głupie. Natomiast jakoś z tym wtedy sympatyzowałem, no bo widać było, że został też trochę nacięty. Co prawda sam się sfrajerzył, ale generalnie no Lewis zrobił na nim ten swój, jeden z tych swoich trików takich. Lewis jest mistrzem faulu, absolutem. Więc to była taka sytuacja, no taka powiedzmy mniej pochlebna, to kiedy wymyślał Charlie'ego Whitinga w Meksyku. To oczywiście było w nerwach, zawsze go broniłem. Charlie Whiting oczywiście człowiek taki bardzo wyrozumiały dla kierowców i wspaniała postać. Oczywiście to sobie widerował, natomiast to oczywiście było takie mniej chlubne. Potem okoliczności odejścia z Ferrari pokazał taką swoją rodzaj złośliwości też. No, w swojej inteligencji oczywiście złośliwa bestia, kiedy przed wyścigiem we Włoszech specjalnie ogłosił, że odchodzi z Ferrari do Astona Martina, żeby jeszcze mi odebrać ten blask z Ferrari do Astona, czyli tej marki też niby uznawanej za najwyższej półki, chociaż nie jest to marka na równi z Ferrari, nie oszukujmy się. Oczywiście potem, to było widać w Drive to Survive, że na tym spotkaniu mediowym, jak powiedziała mu Sophie, że tutaj ogłosił, że o nie, to akurat tak wyszło i tak, oczywiście ściema zrobił to specjalnie, żeby jakby jeszcze zaleźć ze skórę z Ferrari. Okej, okay, fair enough, miał tutaj zadrę, natomiast fakt jest taki, że Ferrari dało mu kontrakt na 30 milionów dolarów rocznie, kierowcy, co do którego od początku było wiadomo, jak ktoś dobrze obserwował Formułę 1, że to nie jest ten lider, który ich poprowadzi do mistrzostwa, co się oczywiście sprawdziło, przez lata mu te pieniądze dawali, przez lata na jego życzenie trzymali Kimiego Räikkönena, żeby miał obok siebie w samochodzie kierowcę, który jest mistrzem świata, jest bardzo lubiany, skuteczny, ale jednak, no co tu dużo mówić, nie dorównuje tempem Sebowi, no bo Kimi mu nie dorównywał, tak? Myślę, że wcześniejszy Kimi by go rozłożył, ale późniejszy Kimi nie miał w sobie tyle motywacji, więc był noszony na rękach jako ten lider ekipy, trochę na wyrost, trochę na siłę, co oczywiście się zemściło tym, że Ferrari tytułu z nim nie zdobyło. Potem nadeszła sytuacja, kiedy wspierany przez Vettela Räikkönen nie dostał ostatecznie kontraktu z Ferrari, tak Sergio Marchionne po prostu powiedział, że sorry, ale musimy prowadzić Leclerca do składu. Wszedł Leclerc i co to dużo mówić, po prostu rozłożył Vettela na łopatki. Ja wiem, że go nie pokonał stosunkiem punktów 3 razy tyle, co on, ale wystarczyło, że jako żółtodziób już na tym etapie kariery czterokrotnego mistrza świata w jego zespole w Ferrari pokonał i to już było po prostu rozłożenie go na łopatki i to tak naprawdę zakończyło ostatecznie tę legendę Vettela jako kierowcy no, super, ultra wybitnego. Nic nie umiejąc ciągle, bo moim zdaniem cały czas się jakby w tym panteonie łapie, tylko no, trochę dalej niż Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Michael Schumacher. Szczerze mówiąc, wszyscy co bronią Vettela, nikt jednym tchem nie wymienia Vettela z największymi nazwiskami Formuły 1, tak? Obok Prosta. Dajmy na to. No, no nikt rozsądny. Chyba, że jego oczywiście wielcy fani, których bardzo szanuję i lubię, których z tego miejsca oczywiście serdecznie pozdrawiam. Poza tym postać taka bardzo pozytywna, człowiek bardzo ludzki, człowiek, który jakby kultywował, który chronił swojej prywatności, kultywował wartości rodzinne. Tak, ma żonę, ma dzieci, których skrzętnie ukrywa, jakby nie patuje jakby swoją prywatnością na cały świat. Bardzo lubiłem zawsze jego ogromną inteligencję, jego ogromne poczucie humoru. Chociażby fakt, że przez długie lata nadawał imiona swoim bolidom i zazwyczaj były to imiona gwiazd pornografii. Coś, czego teraz nie robił, bo bardzo się zmienił światopoglądowo, poszedł mocno w stronę marksizmu. No ale generalnie taką mamy teraz modę. Co do zasady
naprawdę w tamtych czasach bardzo był błyskotliwy, bardzo dowcipny, świetnie mówiący po angielsku, bardzo lubiany przez media, bo też taki trochę erudyta i naprawdę, naprawdę w porządku koleś. Ja Seba, szczerze mówiąc, z jego postacią się zapoznałem w 2004 roku, kiedy Robert Kubica jeździł w Formule 3 w 2004 roku, to Vettel jeździł wtedy w Formule BMW, już jako oczywiście kierowca wspierany przez BMW i przez Red Bulla. I zwycięzca za zwycięzcem pamiętał, że za każdą wygraną dawał sobie na kokpicie z boku nalepiał taką uśmiechną buźkę, smilia. No i po jakimś czasie wcale nie tak długim miał już ich tyle, że musiał przewalić drugi rządek. No, jechał, oczywiście jechał świetnie, ale też jechał jakby no, w Formule BMW jako kierowca BMW był oczywiście, jakby niosło go na skrzydłach to powiązanie. No i potem oczywiście ten słynny debiut w Formule 1, który też obserwowałem z pierwszej ręki. Byłem na tym wyścigu, kiedy zastąpił Roberta Kubica. W pierwszym starcie zdobył punkt. Mało kto pamięta, że po drodze walnął niezłego błęda po starcie i też awaria silnika Heidfelda, jeśli dobrze pamiętam, czyli kolegi z BMW ostatecznie przypieczętował mu ten awans, który dał mu ten punkt w starcie. Ciągle nie ujmując, no ale jednak też się złożyły okoliczności. No i potem wciągnięty do obozu Toro Rosso, potem przyszedł do Red Bulla i potem ten ciąg wspaniałych występów. Po drodze oczywiście kilka, a nawet całkiem kilkanaście numerów, które nadały mu ten przydomek wymyślony przeze mnie, że się pochwalę, Wettelszczyzny. Mimo wszystko ostatecznie z Formuły 1 odchodzi postać ważna, postać bardzo interesująca, postać, która no, jest jakimś takim silnym elementem tego wizerunku Formuły 1. To nie jest Lewis Hamilton, natomiast cały czas no, ktoś taki ważny i lubiany i ktoś, kto był elementem tej rzeczywistości Formuły 1, odkąd ja na Formuły 1 zacząłem jeździć. Tak więc trzymam z całych sił kciuki za Seba, żeby dojeździł do końca sezonu w naprawdę dobrej formie, żeby wyjeździł wyniki ponad stan dla Astona Martina. Natomiast dla Astona, no to szykuje się to już. Aston bardzo chciał go zatrzymać, nie dziwię się. Dla Astona teraz ciężkie zadanie, żeby w tych trudnych czasach jeszcze wyciągnąć takiego kierowcę, który miejsce po Vettelu ostatecznie zapełni. Sebastian Vettel to jest oczywiście kierowca bardzo pracowity, kierowca, który bardzo przykładał uwagę do detali. Moje osobiste spojrzenie jest takie, ja pamiętam jak był w BMW tym kierowcą, powiedzmy rezerwowym, trzecim, kiedy tam jeździł Robert i moim zdaniem było widać chwilami w jego oczach taką admirację dla Roberta, dla jego metod pracy i ja uważam, że Vettel, on tego nie przyzna, ale bardzo dużo skorzystał na startach właśnie wtedy, bo się przyglądał mocno Robertowi, jak on pracuje, jak on się skupia na detalach w samochodzie, jakiego on ma zadziora. Tylko oczywiście, co tu dużo mówić, takie umiejętności interpersonalne u Vettela trochę lepiej rozbudowane, tak Robert taki bardzo konkretny i tak bez jakiegoś tam owijania w bawełnę i po prostu no, bardzo pilnujący w wyniku i patrzący na świat w taki sposób, że ja daję sobie wszystko i wy powinniście dawać sobie wszystko. Vettel bardziej wyrozumiały, taki bardziej do życia, bardziej żeby pożartować i tak dalej. Wydaje mi się, że temu też się bardzo dobrze w karierze zwróciło i aby dalej już w życiu zwracało mu się dalej. No jeszcze raz muszę podkreślić, że jest to postać, którą ja osobiście bardzo lubiłem. On na mnie zawsze patrzy jakoś tak nieufnie, zawsze kojarzy mnie, że jestem tutaj z obozu Roberta, więc kojarzy z tymi czasami, kiedy ostatecznie był tam jakiś wewnątrz, no wiecie, jakiś rodzaj rywalizacji. No, inna rzecz jeszcze taka interesująca. W tamtych czasach były takie informacje na temat tego, co się działo, kiedy BMW porównywało swoich kierowców podczas testów, to Seb na tej wczesnej, jakby w tej wczesnej fazie kariery, zanim startował Formuła 1, jak był porównywany z Nickiem Heidfeldem i z Robertem Kubicą, czyli ten sam tor, te same warunki, bo zaraz potem te same ilość paliwa, opony i tak dalej, no to tak tracił około pół sekundy, ponad sekundy do Roberta i tam około 4 dych do Nicka. A potem się to rozwinęło oczywiście w innym kierunku i 4 tytuły mistrza świata, 53 zwycięstwa oczywiście mówią same za siebie. Tego nikt mu nie odbierze. Żegnamy Seba i czekamy z zainteresowaniem na to, kto go zastąpi. Dzięki wielkie i do zobaczenia.